18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Aktywista LGBT, były kandydat do sejmiku z listy Platformy Obywatelskiej i pełnomocnik zachodniopomorskiego marszałka, skazany za pedofilię. Rosjanie wystrzelili dziś w kierunku Ukrainy ponad 120 pocisków, żeby niszczyć obiekty infrastruktury krytycznej i mordować cywilów. 80% rakiet przechwycono. Od nowego roku na mapie Polski pojawi się 15 nowych miast. Będzie ich teraz 979. Premier Morawiecki przekazał włodarzom akty nadania praw miejskich i symboliczne klucze do miast. Były kandydat Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i pełnomocnik marszałka z PO Olgierda Geblewicza został skazany na prawie 5 lat więzienia za pedofilię i posiadanie narkotyków. Krzysztof F. wspierał kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego i jest aktywnym działaczem środowiska LGBT. Więcej w materiale Łukasza Żmudy. Krzysztof F. został skazany nieprawomocnie w lipcu 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sąd po rozpoznaniu odwołania obrońcy i prokuratora wymierzył mu karę 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Do przestępstwa doszło w sierpniu 2020 roku. Krzysztof F. został skazany za 3 czyny. Po pierwsze, dopuścił się innej czynności seksualnej z nieletnim w wieku 13 lat. Również został skazany za udzielenie substancji odurzających mało letniej 16-latce i usiłowanie udzielenia tejże substancji nieletniemu. Trzeci czyn dotyczy posiadania znacznych ilości substancji odurzających. W mieszkaniu Krzysztofa F. policja znalazła prawie 400 gramów marihuany. Skazany przez ponad 20 lat pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie zajmował się profilaktyką uzależnień u dzieci. Był także wojewódzkim ekspertem do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. Marszałek Olgierd Geblewicz powołał go na pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Kandydował z Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wspierał także kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, był jego mężem zaufania. No a w środowiskach LGBT był aktywistą, prowadził stowarzyszenie wspierające osoby LGBT. A także uczestniczył w marszach organizowanych przez to środowisko. Szczecińscy dziennikarze przyznają, że o sprawie dowiedzieli się przypadkiem, pomimo że wyrok uprawomocnił się rok temu. W środowisku Platformy Obywatelskiej zapanowała swoista zmowa milczenia, podobnie jak w mediach sprzyjających totalnej opozycji. Krzysztof F. działał w różnego rodzaju stowarzyszeniach i miał do czynienia z dziećmi. To były stowarzyszenia, które bardzo często miały kontakty ze szkołami. I też warto powiedzieć, że tego typu organizacje powinny być bardzo mocno oceniane, jeżeli chodzi o wchodzenie do szkół. Do tej pory czołowi politycy Platformy Obywatelskiej, w tym Rafał Trzaskowski, nie odnieśli się w żaden sposób do sprawy. Stawia partię Donalda Tuska w fatalnym świetle. Nie dziwię się w takim razie, że ta partia tak bardzo mocno broniła zaostrzenia kar dla pedofilów. To jest moja ocena i uważam, że Platforma Obywatelska konsekwentnie pracuje na wizerunek partii broniącej pedofilów. 2 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu karnego. Zaostrzono m.in. kary za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilii. Do tej pory za gwałt ze szczególnym okrucieństwem groziło 15 lat więzienia. Teraz sąd może zasądzić 30 lat lub dożywocie. Wcześniej reformę odrzucił Senat, którym większość ma totalna opozycja. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. 309 dni Ukraińcy bronią się przed rosyjską inwazją. W godzinach porannych Rosjanie przeprowadzili zmasowany ostrzał rakietowy na cele terytorium Ukrainy. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie, Charkowie, Lwowie, a także w obwodach odeskim, żytomierskim, połtawskim, mikołajowskim i sumskim. Na szczęście obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić 80% pocisków. Paweł Błoch. Nad ranem rosyjskie rakiety po raz kolejny uderzyły w obiekty infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Pociski spadły m.in. na Kijów i Lwów. W obu miastach występują przerwy w dostawach prądu. Tak, 7 rano
O godzinie 7 rano nieprzyjaciel przeprowadził zmasowane uderzenie na terytorium Ukrainy, podczas którego z powietrza i morza wystrzelono pociski manewrujące oraz pociski lotnicze S-300 i S-400, wycelowane w obiekty infrastruktury krytycznej i energetycznej. Wróg użył ponad 69 pocisków. Obrona powietrzna naszego kraju zniszczyła 54 rakiety. Była zastosowana більше 69 rakiet. Jednym z celów był szpital położniczy w Chersoniu. Były dwa uderzenia. Gdy zakrywaliśmy lej po pierwszym, nastąpiła kolejna eksplozja, której skutki widać za mną. Podjęliśmy decyzję o natychmiastowej ewakuacji ciężarnych do piwnic, a następnie, gdy sytuacja się nieco uspokoiła, przenieśliśmy je na oddział główny, na którym spędziły noc. Dzisiaj, po badaniach, pozwoliliśmy im wrócić do domu. Podwalne pomieszczenie. To było bardzo straszne, ponieważ i nieżydno. To było przerażające, również nieoczekiwane. Eksplozje zaczęły się nagle, szyby wyleciały z okien, wszędzie było szkło. Och, szczerze mówiąc, nadal trzęsą mi się ręce. W regionie Iwano-Frankowskim rakieta trafiła w blok mieszkalny. Pocisk wbił się w budynek, ale nie eksplodował. W nocy Rosjanie ostrzelali Zaporoże. O sytuacji w mieście poinformował gubernator obwodu Oleksandr Staruch. Rakiety zniszczyły kilka budynków, uszkodziły gazociąg i linię energetyczną. Na szczęście nie było ofiar. Wróg nie spocznie, dopóki będzie żył. Odbudujemy zniszczenia. Dbajcie o siebie i swoich bliskich, szczególnie dzisiaj. Położyłam się w łóżku. Chwilę później zasnęłam. Gdy się obudziłam, wszystko się trzęsło. Wstałam i zaczęłam wołać męża. Biegałam boso po szkle. W końcu go znalazłam. Na jego ubraniu znajdowało się wiele odłamków. Nad samym tylko Kijowem Ukraińcy zestrzelili 15 rosyjskich rakiet. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do rodaków o jedność w wyjątkowo trudnym czasie. Proszę, znajdźcie czas, by powiedzieć miłe słowa swoim bliskim, a nawet jeśli nie bliskim sobie ludziom, to po prostu innym Ukraińcom. A jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji, w trudnym czasie, pozostaje sam i z jakiegoś powodu nie ma krewnych, proszę spytajcie, czy ona lub on nie potrzebuje pomocy. Brytyjska ambasador na Ukrainie Melinda Simmons jednoznacznie oceniła, że Rosja dąży do eskalacji konfliktu. Rosyjskie pociski wystrzelone na ukraińskie miasta, w tym Kijów i Lwów. Cywile ranni. Rosja odrzuca plan pokojowy prezydenta Zełenskiego. Rosja nie chce pokoju z Ukrainą. Rosja chce ujarzmić Ukrainę. Tymczasem, jak informują analitycy, ceny surowców na rynku rosyjskim drastycznie rosną. Tylko w grudniu cena gazu wzrosła o prawie 14%, a prądu o ponad 12%. Sankcje działają, tylko że oczywiście one nie działają tak szybko, jakby wszyscy myśmy chcieli. Tylko problem polega na tym, że to jeszcze trochę potrwa. Zdaniem amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, rosyjska ofensywa w rejonie Bachmutu osiągnęła punkt kulminacyjny. Przedłużający się impas na froncie, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy logistyczne sprawiają, że Rosjanie nie są w stanie zdobyć miasta. Paweł Błoch, Telewizja Republika. A teraz codzienne życie w Bachmucie, o który toczą się walki w okresie świąteczno-noworocznym, w materiale naszego specjalnego wysłannika Witolda Newelicza. Mam duże wdzięczność. Ściskam was całym sercem. Dbajcie o siebie. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Opowiem wam przypowieść na święta Bożego Narodzenia. W świętą noc na pochmurnym polu pasterze, nie zaznawszy odpoczynku i snu, strzegli stada. W ubraniach lśniących, cudownych, anioł zstąpił z nieba i powiedział: nie bójcie się, Bóg mnie posłał, aby ogłosić wam wielką radość. Niedołężna starość i jurna młodość, niechaj się z niej cieszą. W świętym mieście Betlejem urodził się właśnie Zbawiciel świata i ludzi. Nagle z otchłani nieba, wśród rzeszy niebiańskich zastępów, pojawił się oświetlony światłem i tak ogłosił wszechświatu: zapomnij o troskach, niespokojny świecie, gloria i pokój na ziemi. Cudowna wizja zniknęła, a pasterze w niemym zakłopotaniu, w duszy 100 razy szczęśliwsi, poszli w tłumie do miasta Dawidowego i z gorącą wiarą weszli do maleńkiej stajenki. A tam Józef i Maryja, zawsze dziewica i nowonarodzony Syn Boży.
I teraz wy, przyjeżdżając do nas, do naszych dzieci, dając prezenty, niesiecie nam radość i dobrą nowinę. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Dziękuję, że jesteście tak wytrwali. Czuję waszą jedność. W obliczu wojny na Ukrainie furorę w sieci robi archiwalny wywiad, którego BBC udzielił zmarły w 2018 roku senator John McCain. Tuż po aneksji Krymu amerykański polityk przewidział plany Władimira Putina i krytykował amerykańskie władze za odmowę dostarczenia broni na Ukrainę. Kolejnym krokiem w strategii Władimira Putina będzie próba oderwania wschodniej Ukrainy i wybudowanie mostu wiodącego na Krym. Nie daliśmy im broni, kiedy o nią błagali. Nie chcieliśmy nawet dzielić się danymi wywiadowczymi, by, cytuję, nie prowokować Władimira Putina. Okazując słabość, sprowokowaliśmy Władimira Putina. Musimy zrozumieć, że ambicją Putina jest odbudowa dawnego rosyjskiego imperium. Tak naprawdę chce wschodniej Ukrainy, chce zachować Krym i zobaczyć, czy uda mu się uniknąć konsekwencji. Jeśli tak, to następnym krokiem będzie Mołdawia i państwa bałtyckie. Putin nie może sobie pozwolić na demokratyczną i dobrze prosperującą Ukrainę, bo wtedy tego samego będą chcieli Rosjanie. W Polsce przybyło 15 nowych miast, m.in. Ujazd, Latowicz czy Jeżów. Po 4 w województwach łódzkim i mazowieckim, po 2 w województwach małopolskim i świętokrzyskim oraz 1 miasto w dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Prawa miejskie zostały dziś oficjalnie nadane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Prawa miejskie to oczywiście jest powód do dumy, ale to także zobowiązanie. Chciałbym, żeby nadanie praw miejskich nie było tylko zwykłym aktem administracyjnym, ale żeby stało się też faktycznie impulsem do rozwoju. Bo nowe miasto powinno przyciągać nowych inwestorów, nowych przedsiębiorców, tworzyć nowe miejsca pracy. O to przecież w tym wszystkim chodzi. O nowe miejsca pracy, o lepsze miejsca pracy, o wyższe wynagrodzenia Polaków. I jeśli za 5 albo 10 lat którykolwiek z państwa zadzwoni do mnie i powie, że to się udało, że są tworzone nowe miejsca pracy, to będę przekonany, że ten akt nadania praw miejskich był aktem potrzebnym, był aktem, który przydał się na tej drodze do rozwoju. To już pewnego rodzaju tradycja, którą wprowadził pan premier Mateusz Morawiecki, bo od 4 lat tutaj między świętami a Sylwestrem w kancelarii premiera odbywa się taka uroczystość. Wcześniej takich uroczystości nie było. Przyjeżdżają włodarze gmin, gdzie te nowe miejscowości powstają. Ale to także dobry czas do podsumowania roku i ja wszystkim samorządowcom chciałbym bardzo podziękować za to, że potrafiliśmy w tym roku pokazać jako administracja, ta rządowa i samorządowa, wspólnie cała administracja publiczna, że jesteśmy w stanie podołać tym wyzwaniom, które ten rok przed nami postawił. 2022 był rokiem realnego wsparcia dla obywateli. Rządowe tarcze energetyczna i solidarnościowa chronią polskie rodziny przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę, mówiła dziś szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa. Bardzo dużo dobrych rozwiązań legislacyjnych, opracowanych programów, rozporządzeń i reagowanie na bieżąco na te wszystkie potrzeby, z którymi się stykaliśmy w tym trudnym roku, w roku wojny, wojny energetycznej, wojny toczącej się za naszą granicą. Z czym startujemy na początek 2023 roku? Startujemy ze środkami z dodatku osłonowego na kontach polskich rodzin. Startujemy z zamrożonymi cenami gazu dla gospodarstw, dla wszystkich podmiotów wrażliwych na kolejny rok. Startujemy również z dodatkiem węglowym i z innymi dodatkami również na kontach polskich rodzin. Już około 300 tysięcy wniosków na dodatki węglowe jest do rozpatrzenia. Z każdą chwilą ta ilość się zmniejsza. Startujemy też z obniżonymi opłatami za ciepło. Większość tych opłat i dopłat została już dla ciepłowni zrealizowana. Na bieżąco te pozostałe wnioski wpływają. I startujemy też z dodatkiem dla podmiotów wrażliwych, który też w większości tych podmiotów znajduje się na kontach i z zamrożonymi cenami
energii na kolejny rok. Jak tutaj Państwo pamiętacie, te zamrożone ceny energii to jest do 2000 kWh. A jaki był kończący się 2022 rok dla rolnictwa i rolników? Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk pochwalił się osiągnięciami i sukcesami resortu oraz zapowiedział kilka ważnych działań i zmian w przyszłym. Rok 2022 rzeczywiście kończymy z pełnym bezpieczeństwem żywnościowym. Można by powiedzieć, mamy tej żywności aż nadmiar. To widać zarówno z bilansów eksportowych, importowych, ale również też z zapasów, które posiadamy na koniec roku. Więc tutaj to bezpieczeństwo żywnościowe mimo trwającej wojny za wschodnią granicą jest absolutnie pełne. Dzięki temu też ten rok był takim rokiem stabilizacji na wielu rynkach, o których nie wspominałem, bo one nie wymagały pomocy, ale rynek mleczarski, rynek mięsa wołowego. Mówiłem tutaj o rynku wieprzowiny, który też uległ stabilizacji, więc w tej chwili rzeczywiście następuje stabilizacja, jeśli chodzi o rynki żywnościowe. Oczywiście przed nami nadal są wyzwania dotyczące przede wszystkim nośników cen energii, a z tym związanych przede wszystkim cen nawozów, więc te problemy widzimy i będziemy się starali też je rozwiązywać w następnym roku. Co najmniej 19 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku pożaru w kompleksie kasynowym w Kambodży na pograniczu Tajlandii. W momencie wybuchu pożaru w budynku znajdowało się ponad 400 osób. Pożar wybuchł w kasynie Grand Diamond w mieście Poipet. Według lokalnych mediów do tragedii doszło około północy w środę czasu miejscowego. Nagrania w mediach społecznościowych przedstawiają ludzi skaczących z okien po tym, jak zostali uwięzieni przez ogień. Publiczna telewizja Tajlandii poinformowała, że 50 Tajlandczyków, zarówno pracowników, jak i klientów, zostało uwięzionych wewnątrz kompleksu kasyna. Podano także, że władze Kambodży zwróciły się o pomoc w walce z żywiołem do władz Tajlandii, które wysłały 5 wozów strażackich i 10 furgonetek ratunkowych. Poipet w zachodniej Kambodży znajduje się w pobliżu tajskiego miasta Aranya Pratet. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego wieczoru.